Cześć, siemano. Dzisiaj porozmawiamy o kolejnej miejscówce, na której możecie pofitować solo magiem. Tym razem będą to Verelajony. No i tutaj tak naprawdę na tej miejscówce są dwa piętra, po których można biegać. Jedynka lub dwójka. Ja osobiście bardziej polecam piętro pierwsze, bo zaraz za skrótem, ponieważ po prostu moby są bliżej siebie, jest ich więcej, łatwiej jest je lurować. No i ten profit i exp jest na pewno większy, no ale na mniejszym levelu, na minus dwójce też będziecie mieć bardzo dobrze, czy tam jeśli jedynka będzie zajęta, też będzie spoko. Także ja na przebitkach tutaj pokażę wam, jak biegałem po jednym i po drugim piętrze, żebyście to sobie mogli jakoś tam porównać i zobrazować, jak to wygląda. Natomiast tak jak mówię, ja polecam przede wszystkim piętro pierwsze, ponieważ po prostu ten resp jest większy i jest na nim więcej mobów i są przede wszystkim bliżej siebie. Na samym wstępie też warto, myślę, że dodać, że jeśli przyjdziecie tutaj na jakimś mniejszym poziomie, powiedzmy 350-400, no to nie próbujcie raczej stawać tak jak ja 8 sobie, no bo po prostu może się to dla was źle skończyć. No te mobki mimo wszystko naprawdę potrafią uderzyć i można się przy tym po prostu zdziwić i być bardzo zaskoczonym, jak zobaczymy, co się wydarza w takiej sytuacji, kiedy bije nas 8 mobów na mele. Bo przede wszystkim te obrażenia z obrażeń fizycznych będą znacznie większe. Tak jak widzicie, ja dostawałem mniej więcej 50% damage'u z obrażeń fizycznych. Natomiast jeśli będziecie z tymi potworami biegać, na pewno wam się te stosunek obrażeń zmieni. Też warto tutaj dodać, że ja miałem bardzo dużo odporności na ogień, dlatego z tego ognia obrywałem najmniej, jakieś 20%, po 30% ze świętości. No natomiast jeśli te wasze odporności będą inaczej troszeczkę tutaj skonfigurowane, no to wiadomo, że ten stosunek żywiołów, z których obrywamy, może się zmienić. Co więcej, na początku też dodam, że miałem tutaj imbu na odporność na ogień w zbroi oraz imbu na odporność na świętość w tarczy. Dlatego też mogłem sobie na troszeczkę więcej pozwolić, jeśli przyjdziecie tutaj bez imbuingów na odporności. A jeśli będziecie biegać z potworami, to te nie są wam tak bardzo potrzebne. No to jak najbardziej spokojnie, nie musicie tego imbuingu robić. Ja miałem zrobiony przy okazji na inne miejscówki, więc sobie go użyłem. No i ja jestem leniwy i po prostu nie chciało mi się tutaj, że tak powiem, biegać z tymi potworami w kółko, skoro nie musiałem, tak? Na 700 prawie levelu można sobie pozwolić na ustawienie się z 8 Verelajonów, na 400 nie. Jeśli chodzi o samą miejscówkę, no ja myślę, że możecie tutaj przyjść od jakiegoś 350 poziomu. No oczywiście to, na jakim levelu możecie zacząć tutaj expić, zależy od tego, jak odważni jesteście. Co odważniejsi pewnie spróbują i na 300. I myślę, że wielu też da radę. Jeśli chodzi o taki mniejszy poziom, no to myślę, że można po jakichś mniejszych grupkach na minus dwójce, na zachodzie respa sobie próbować tam przy wejściu na Verehieny. Tam jest mniej mobów i w stosunku do miejsca, jakie potrzebujemy, więc możemy sobie spróbować tak w miarę bezpiecznie. No dobrze. Jeśli chodzi o pieniążki, no to ja tutaj byłem w stanie zarobić, w zależności też ile osób gdzieś tam przebiegało przez respa, czy ktoś tam się kręcił, jak też szczęście dopisywało, no to na tym, na minus jeden pięterku, no to byłem w stanie między 800k a 1kk zarobić. No tutaj największym ograniczeniem był tak naprawdę kap, bo pod koniec godziny po prostu tego kapa zaczynało mi brakować i musiałem kombinować. Też jako mag, no to nie zbierałem tutaj Warhammerów i Serpent Swordów, bo są po prostu mało warte w stosunku do tego, ile ważą, i raczej wam też polecam sobie je zignorować, bo z Warhammerami to kapa wam braknie po 15 minutach, zwłaszcza jeśli przyjdziecie tutaj na jakimś mniejszym poziomie, bo weźcie pod uwagę, że ja miałem imbu na backpack i ja zaczynając hunta to miałem około prawie 4000 kapa wolnego na lota, więc
No sądzę, że takim 400 magiem to tak po pół godziny będziecie musieli udać się do depo, żeby zrzucić lota. Jeśli chodzi o piętę o minus 2, no to tak naprawdę zrobiłem tam dwa hunty chyba godzinne. No i tak w okolicach 700-800k byłem w stanie profitu zrobić. No pamiętajcie, że przychodząc tutaj na 300, 400, 500 levelu, no zrobicie tego profitu prawdopodobnie mniej, tak? No bo też słabiej będziecie bić te potwory, na mniej sobie będziecie mogli też pozwolić. Natomiast te 600k... myślę, że nawet na niższych poziomach w miarę spokojnie powinniście być w stanie osiągnąć te okolice 600k w godzinę. No na minus 1, tak jak mówię, no ten profit jest wyższy, natomiast na niższym poziomie blokował was będzie cap i po prostu częściej będziecie musieli biegać do depo, żeby zrzucić tego lota. No i co więcej, no Verlaiony mają to do siebie, że tutaj biega bardzo dużo ludzi, miejscówka jest mega uczęszczana, zwłaszcza przez knajtów i paladynów, no i jeśli wyjdziecie sobie zrzucić lota, to prawdopodobnie możecie mieć problem z wbiciem się z powrotem na respa. No ale to tak tylko na marginesie. Jeśli chodzi o eku, no to tak jak wspominałem wcześniej, ubieramy się tutaj na odporność od obrażeń fizycznych, od ognia i od świętości. Tak naprawdę czego ile założyć, to sobie będziecie musieli sami zbadać po prostu ekspiąc, i bo jak będziecie biegać, no to w zależności od tego, w jaki sposób będziecie biegać, no to też inne obrażenia będziecie obrywać. Jeśli chodzi tutaj o butki, no to za bardzo nie ma tutaj alternatywy. No możecie sobie magma butsy założyć, żeby mieć więcej odporności na ogień, jak najbardziej polecam. No ja wolałem po prostu magic level, więc biegam w tym walkerach. No ale tak mówię, no magma buty, zwłaszcza na niższym poziomie, będą tutaj lepszą opcją. Jeśli chodzi o spodnie, no to oczywiście poniżej 400 levela o soulach nie ma mowy, ale wtedy możecie sobie skorzystać, w zależności czy będziecie więcej obrywać od ognia czy od świętości, soul full legi będą dobrą opcją. Dostaniecie jeden magic level, dostaniecie odporność na obrażenia od świętości, więc jest to zamiennik. Soul fulle są relatywnie tanie, bo pewnie około 1kk można je już dostać. No a dają nam porównywalnie do ceny dużo. Jeśli chodzi o zbrojkę, myślę, że na takim mniejszym levelu najlepszą opcją byłby tutaj Dwarven Armor z imbu na ogień lub na świętość, w zależności od tego ile, jakie odporności już będziecie mieć nastakowane. Oczywiście HP jest mile widziane. Ewentualnie opcją jest ogień i świętość, a nie wrzucać sobie tego HP w klatę. No wiadomo, jeśli ktoś nie chce, nie ma Dwarvena, nie chce, no to może założyć sobie po prostu Fireborn Elementa, żeby dołożyć sobie tej odporności od ognia. Ostatecznie Dream Shroud z imbu też by był tam, przynajmniej też dostaniemy odporność na fizykę przy okazji i dostaniemy też magic levela, no ale chyba już lepszą opcją byłby Dwarven Armor, szczerze powiedziawszy. No jeśli chodzi o głowę, no to najlepszą opcją tutaj jest Falcon Circlet. Natomiast jeśli nie możemy sobie pozwolić na Circleta, no to Yala Mask, no po prostu, żeby sobie włożyć to imbu na mana licza, żeby nam nie brakowało many. To jest taka alternatywa, no powiedzmy ostatecznie, no wiadomo, Circlet lepszy, bo oprócz magic leveli, dwóch slotów imbu, to jeszcze odporność od ognia, więc zawsze to lepiej. Jeśli chodzi o tarczę, ja biegałem tutaj z shoulder plate'em z dwóch powodów. Po pierwsze, bo ma odporność na obrażenia fizyczne, a po drugie, bo miałem w nim po prostu imbu na świętość zrobioną i nie musiałem go robić, więc jak miałem pod ręką, to po prostu wykorzystałem. Natomiast oczywiście Lion Spellbook tu też będzie super ze względu na to, że ma więcej odporności na fizyka i daje jeden magic level więcej. No i to tak jak też mówiłem na początku, w zależności czy chcecie robić imbu, czy nie chcecie, no to zawsze to imbu dodatkowe możecie sobie dorzucić, przynajmniej na te pierwsze hunty, żeby zanim wbijecie czarmy, żeby zobaczyć, że się po prostu poczuć pewniej i bezpieczniej.
Natomiast jak już przyzwyczajicie się do tego, w jaki sposób tutaj biegamy, no to zawsze można potem już spróbować biegać bez tych immunoodporności. No bo tak jak mówię, jeśli będziecie biegać, to immunoodporności nie jest dla was tak istotne. Ja miałem rzucone, bo stawałem sobie ósemki i chciałem się czuć bezpieczniej. Jeśli chodzi o trinket, no to ja używałem tutaj Lead Torcha, żeby podnieść sobie tą odporność na Holi, natomiast jeśli będziecie dostawać więcej od ognia, no to Sun Catcher też tutaj jest spoko opcją. Macie jedno lub drugie, tutaj w zależności, tak jak cały czas powtarzam, że od tego, z czego będziecie dostawać po prostu więcej, bo to w dużym stopniu będzie zależeć od tego, w jaki sposób będziecie biegać, jak często będziecie zbliżać się do mobów na mele itd., itd. No i jeśli chodzi o amulet, no to według mnie chyba najlepszą opcją tutaj jest Rainbow Knuckle, jako że daje nam odporność na ogień i po prostu się nie kończy, nie musimy go doładowywać w żaden sposób i tak dalej, więc to jest taka fajna opcja. No jeśli chcemy troszeczkę podbić sobie damage, no to zawsze możemy założyć Teurgica, bo tam odporność na obrażenia fizyczne też zawsze nam nie zaszkodzi. No, natomiast to już jest tak naprawdę kwestia tego, czy bardziej będziecie tutaj potrzebować dodatkowej obrony, czy jednak będziecie się chcieli skupić na tym, żeby te moby wam jak najszybciej padały. No i jeśli chodzi o EQ, to jest tak naprawdę wszystko. No fajnie tutaj ma MS, ze względu na to, że jeśli będzie miał tego Soula, no to w Soulu ma odporność na obrażenia fizyczne, dorzuca sobie imbu na ogień i ma w ogóle miodzio, aczkolwiek no tak mówię, imbu tutaj na odporność nie będzie potrzebne. No i oczywiście różdżka, no to Lion Wand, Cobra Rod, imbu na manę i na kryta. Standardowo tutaj nie ma nic odkrywczego, nad czym trzeba byłoby się jakoś specjalnie rozwodzić. No i zostały nam jeszcze czarmy. Jeśli chodzi o czarmy, no to oczywiście Freeze będzie najlepszą opcją, jako że te mobki są wrażliwe na lód. Jako drugiego czarma, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, co miałem ustawione, chyba Poisona, więc to już jest drugorzędna kwestia. Na białe Liony nie mam wbitego jeszcze bitej bestiarki, aczkolwiek białych jest na tyle mało i mają na tyle mało HP, że to tak naprawdę nie jest tutaj jakoś mega istotne. Przede wszystkim we Lion i Lioness tutaj zbijamy, jest ich po prostu najwięcej i w miarę szybko też czarmy na nie tutaj powinniśmy wbić. No i oczywiście bijemy tutaj z awalanszy, posiłkując się też przy dużych pulach łekiem. W międzyczasie gdzieś tam można wklejać wavy i terahury i ice wavy. Ja to robiłem rzadko, no bo ja tak jak widzicie po prostu cały czas brałem sobie ósemki i tankowałem je. Natomiast przy bieganiu oczywiście jak najbardziej możemy tych wave'ów korzystać. I tak naprawdę to jest cała teoria, jaką tu musicie wiedzieć. Bo w jaki sposób tutaj biegać, no to tak naprawdę widzicie tutaj teraz na przebitkach. Oczywiście możecie, gdzieś tam wrzucę wam tutaj na dole powiększoną minimapę, żebyście też widzieli na minimapie, jak mój lód wyglądał. Nie twierdzę, że jest idealny i najlepszy, aczkolwiek chciałem, żeby wam to dało już jakieś wyobrażenie, jak sobie tutaj można dobrać trasę do biegania po tym respie. No i na dzisiaj to wszystko. Oczywiście standardowo w komentarzu napiszcie mi, ile wy wykręcacie tutaj profitu i expa i na jakich poziomach. Oczywiście jeśli film wam się podobał, jeśli wam pomógł, no to zostawcie łapy w górę. No i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, aby być cały czas na bieżąco z nowymi filmami, poradnikami. No ja się z wami dzisiaj żegnam, powodzenia życzę i do usłyszenia, cześć!